drodzy, dzisiaj będzie o gaźniku Pegas GM26U1 do motocykla Yumak, a ściślej o jego replice, ponieważ można taką replikę już dostać o gardzieli 26 mm. Dlatego film ten powstał na zlecenie firmy Motorland, bo tam właśnie możecie kupić te gaźniki. Moi drodzy, właściciele Yumaków, tak jak i też oczywiście innych klasyków, cechują się tym, że do swoich zabytków, do swoich obiektów kultu podchodzą w dwojaki sposób. Jedni restaurują swoje motocykle tak, aby były jak najbardziej oryginalne, aby każda jedna część wyglądała dokładnie tak, jak w momencie, kiedy opuściła fabrykę. I wygląd dla nich liczy się najbardziej. Tak, by motocykl cieszył oko. On może nawet nie jeździć, może stać w salonie jako dekoracja, może stać wśród innych eksponatów jako duma swojego właściciela. Drugą, moim zdaniem nawet liczniejszą grupę stanowią ci, którzy klasykami po prostu jeżdżą. Jeżdżą po Polsce, po Europie, po świecie. Na różnego rodzaju zloty, turystycznie, dla przyjemności. I dla nich najważniejsza jest funkcjonalność. To, aby w ich motocyklach, w ich pojazdach wszystko działało jak trzeba. Bo przecież to najważniejsze jest w trasie. A żeby ta funkcjonalność była dostępna, była pewna, nie zawsze przecież da się przeprowadzić renowację, nie zawsze da się odnowić starą część. Czasami jest to drogie, nieopłacalne. Efekt w dodatku może być niepewny. Dlatego właśnie ci z tej grupy jeżdżącej najchętniej sięgają po repliki, czyli części wykonane współcześnie, wykonane bardzo dobrze, działające, części, które można kupić i po prostu sobie zamontować, będąc pewnym, że mamy część nową, która właśnie oto podczas eksploatacji zaczyna się starzeć. To sprawia, że rynek replik do klasyków jest tak bardzo żywy, w zasadzie dla każdej jednej marki. Nie należy się dziwić, że żyje też i w Polsce. Dodam tutaj tylko, że te gaźniki Pegas GM, serii GM, występują w polskich motocyklach w zasadzie z dwoma różnymi gardzielami. Z gardzielą o średnicy 24 mm. Występuje model GM24U1 do motocykla SHR175 oraz GM24U2 do skutera OSA. Natomiast do Yumaka musi być gardziel większa. Oryginalnie była to gardziel 26 mm i ten model GM26U1 ma właśnie gardziel o średnicy 26 mm, czyli taką, jaką zaleca producent. Skoro już mówimy o tym gaźniku, to nadarza się świetna okazja, żeby powiedzieć, jak go się reguluje. Spójrzcie, w gaźniku tym są dwa wkręty, dwie śruby regulacyjne. Różna literatura używa różnych określeń. Śruby, wkręty, bardziej prawidłowo są to śruby regulacyjne. Jedna śruba, ta tutaj na dole, to jest śruba zderzakowa przepustnicy. Nią ustawia się początkowe, spoczynkowe uchylenie przepustnicy, takie jakie jest na wolnych obrotach. Druga śruba regulacyjna jest w zasadzie dławikiem, który reguluje wypływ emulsji z układu wolnych obrotów, z układu, który ma wyjście już za przepustnicą. Emulsja jest to bardzo bogata mieszanina paliwa, benzyny i powietrza. Na tyle bogata, że sama się nie spali. Dlatego śrubą zderzakową przepustnicy uchylamy tę przepustnicę, aby dodać powietrza. Jak taki gaźnik ustawić? Przede wszystkim należy się upewnić, w jakiej pozycji jest śruba regulacji właśnie wydatku emulsji z układu wolnych obrotów. Jak to zrobić? Należy ją wkręcić śrubokrętem do końca, do wyraźnego oporu i z tego miejsca odkręcić ją o 1,5 obrotu. Śrubę zderzakową przepustnicy musimy ustawić tak, aby przepustnica była uchylona. Niewiele, 2-3 mm.
Jeśli tak jest, możemy gaźnik zainstalować w motocyklu. I teraz rozpocząć właściwą regulację. Kluczowym jest wiedzieć, jak posługiwać się właśnie tym wkrętem, tą śrubą regulacyjną składu mieszanki, wydatku emulsji z układu wolnych obrotów. A więc śrubą tą poszukujemy lokalnego maksimum. Wykręcamy ją, obserwując, jak silnik się zachowuje. Jeśli obroty się zwiększają, to wykręcamy ją dalej, aż obroty przestaną się zwiększać. Czasami, jeśli za bardzo jest wykręcona, wykręcanie może spowodować spadek obrotów. Tak jak zresztą tutaj to widzicie. Wtedy należy wkręcać tą śrubę regulacyjną, aby uzyskać zwiększenie obrotów. Jeśli uzyskamy to zwiększenie obrotów, wykręcamy lub wkręcamy ją nadal, aż znajdziemy się po drugiej stronie tego właśnie lokalnego maksimum. Kiedy silnik przestanie już reagować na nasze ruchy tą śrubą regulacyjną, albo zacznie już obroty zmniejszać. Kiedy znajdziemy to lokalne maksimum, to w zasadzie nasza regulacja jest zakończona. Jeśli po takiej regulacji okaże się, że ogólnie nasze wolne obroty silnika są za wysokie, to zmniejszamy je śrubą zderzakową przepustnicy, opuszczając po prostu przepustnicę. Po tym zabiegu również dobrze jest się przekonać, czy nadal jesteśmy tutaj w lokalnym maksimum, czyli jeszcze raz możemy pomanipulować śrubą wydatku emulsji w prawo i w lewo, zobaczyć, jak silnik reaguje. Jeśli trzeba, odnajdujemy nowe maksimum i tam zostawiamy. Na tym regulacja się kończy. Moi drodzy, taki gaźnik, ta replika trafiła w moje ręce całkiem niedawno. Postanowiłem się jej przyjrzeć z zewnątrz i od środka. Pokażę Wam, jak ona wygląda. Sami spojrzcie. Warto tutaj przypomnieć, zdać sobie sprawę, że te oryginalne gaźniki pegazowskie, produkowane jeszcze w PRL-u, jak to w PRL-u, nie były doskonałe. Wtedy wiele produktów właśnie troszeczkę odbiegało od doskonałości. Posiadało jakieś wady, jakieś niedociągnięcia. Dlatego nie powinniśmy się obawiać replik w pełni sprawnych, współczesnych produktów, które dają nam ten komfort, że możemy tę część zamontować i ruszać w drogę. Tak też właśnie zrobił właściciel tego Junaka.